Powiem ci, że jest mega ciemno, ale, ale czołówki dają radę. Co mówisz? A co mówię, że to musi... O kurde. No trzeba uważać. No dobra. Całą czołówkę i śmigamy wtedy, nie? Pośpiesz, Raul, nie? Nie wiem, co ma być teraz. Wszystkie nie wchodzi. O tak. Musimy uważać na norweskie trolle. Tak wyglądają prawdziwe polskie kiełbasy. Rewelka. Pokaż tutaj, Marcel. Trzeba wziąć się elegancko. Przygotować. Ojej. Bardzo ładnie pachnie, wiesz? Super. Rewelka. To żeby z tego. Trzymaj na chwilę. Trzymaj chlapiesz na chwilę. Elegancko wcinamy kiełbasę, marszczy, bo walczyliśmy z ogniskiem. Było mega ciężko rozpalić, bo drewno było wilgotne. No ale daliśmy radę. O, ale kiełbaski są już pierwsze. O, elegancko. Jest 12 w nocy, troszeczkę chłodno, Marcel, zimno ci? O, przeżyję. No w końcu dopiero ognisko naprawdę fajnie płonie. Można się ogrzać, nie jest za duże, jest sam raz. Ostatnia kiełbasa, Marcel już zjadnie, musi doczekać, podgrzał je. Ja troszeczkę ostatnią kiełbasę muszę sobie ładnie opiec, zjeść z chlebem. Bardzo fajne miejsce. Tylko teraz się nie chce iść z powrotem, bo to ile ma sens? 40 minut, nie? No.